No Tomek, na początku na pewno gratulacje za strzelenie 2 bramek, nie dużo zbrakło do hat-tricka. Bardzo dobry mecz wykonania całego zespołu, mimo żeście przegrywali 2-0, podnieśliście się i dało się wywieźć, że punkt został w Kraśniku. Tak, przede wszystkim to piana, dziękuję i no chyba nam pasuje, słyszę siebie, chyba nam pasuje ta rola takiego outsidera. Drużyna przyjeżdża i wychodzi na boisko, myśli, że na spokoju, nachodzonego z nami wygra. My się odgryzamy taką trochę walką, nie sprzedajemy skóry tanio. Myślę, że to jest właśnie to, wszyscy nas lekceważą, a my robimy swoje i walczymy. Cała drużyna jest bohaterem. Na pewno pierwsza połowa zdecydowanie pod wasze dyktando. Nieszczęśliwie straszona bramka. Mieliście 4 sytuacje, w których powinny przynajmniej 2 bramki paść. Z jakim nastawieniem żeście wychodzili na to drugie odsłonę? Bo tak jak mówię, wynik do przerwy zdecydowanie nie był sprawiedliwy. No tak jak mówię, nie poddaliśmy się, powiedzieliśmy sobie w szatni, co w drugiej połowie mamy zrobić. Grać swoje, tak jak w pierwszej połowie, trochę więcej zdecydowania w polu karnym. 2 dobre piłki od Filipa i Daniela. No można było się pokusić o zwycięstwo. No myślę, że do zwycięstwa zabrakło niedużo, bo gdyby dzisiaj Filip teraz był w 100% zdrowy, na pewno można było się pokusić o dużo lepszy wynik. Ale tak jak mówię, niedużo zabrakło do tego, żeby było 3 punkty. Tak. Widać, że ta przerwa w meczu zawiał Świdnik. Bardzo na was, na ciebie dokładnie podziałała mobilizująco. 2 mecze, 3 bramki. Także widać, że się rozkręcasz dopiero. No mam nadzieję, że będzie tak dalej. No czujesz się mocno na boisku, życzymy to tobie i sobie i wszystkim kibicom w Kraśniku, żeby tych bramek było w swoim wykonaniu jak najwięcej. No i te punkty, drobne, małe punkciki dopisywane do naszego konta pomogły nam, żebyśmy się utrzymali spokojnie w tej trzeciej lidze. No dzięki. Również dziękuję kibicom, którzy tu w końcówce bardzo ładnie nas dopingowali. No myślę, że im będzie, jakby taka gra będzie na cały czas, to im więcej takich meczy, tym więcej będziecie mieli kibiców i zwolenników w Kraśniku. Mam taką nadzieję. Tego życzę sobie i wam i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za mecz. Dzięki.